tam za mną, bo właśnie o tam, tam. I pani powiedziała, że przy takim wietrze to nie za bardzo. Ciekawe czemu. Od średniego średniowiecza. I uważam, że to miejsce jest bardzo piękne, z naciskiem na uważam, ponieważ... No w każdym razie przenieśliśmy się z prędkością światła, bo w życiu o to chodzi. To jest tak jak... Czasem mi się wydawało, że na siłę spróbuję z siebie zrobić podróżnika. Ósma rano, 6 lipiec, miało nie padać. No i przestało padać w końcu. Pada, pada i pada, ja już tak naprawdę straciłem rachubę czasu. Nie wiem, który dzień już tutaj jest. Dzisiaj jest wtorek, jestem tutaj 6 dzień. Dobra, teraz się muszę wytłumaczyć, bo tak zachwalałem brytyjską pogodę, że to są stereotypy, że tak naprawdę nie pada. Pada, pada, ale generalnie rzecz biorąc stereotypem jest, że ciągle pada. Brytyjskie śniadanie. Brytyjczycy stwierdzą, że to jest zdrowe. No przynajmniej tak myślę, bo jedzą codziennie. Sprawdźmy. Wczoraj odwiedziły nas łabędzie, dzisiaj odwiedziły nas dzikie gęsi. Chyba nas lubią, no ale w sumie się nie dziwię. Codziennie dostają świeże owoce i na tego, no na samochód, ale nieważne. O, są takie słodkie, że można im wybaczyć. Nie umiem obierać jabłek nożem, no ale zawsze to robię takim przyrządem, ale staram się. Jedziemy do kolejnego miasteczka w Korwali. Penzans, wysuniętego na najbardziej na południowy zachód miejsca w Korwali. Oh my god! We got two weeding! Tam za mną, bo właśnie tam, o tam ten czarny, ta czarna wyspa, St. Michael's Mount, Góra Świętego Michała, wyspa pływowa w Korwali. Przejścia 366 metrów, mamy się tam dostać. No właśnie, ale jest przypływ. Chcieliśmy sobie zwiedzić tą wyspę pływową, St. Michael's Mount, no ale tak wyszło, że raz, że jest przypływ, dwa, no przepływ z reguły tutaj nie jest wielkim problemem, żeby to odwiedzić, ale jest wiatr, 70 km na godzinę. Pytaliśmy pani w recepcji, o właśnie tam jest recepcja i pani powiedziała, że przy takim wietrze to nie za bardzo. Ciekawe czemu. Ta wyspa skalista, St. Michael's Mount, była miejscem kultu religijnego od wczesnego średniowiecza, od czasów rzekomego pojawienia się Michała, Archanioła Michała, patrona rybaków, mniej więcej od V wieku naszej ery. No cóż, no spróbujemy jeszcze jednego podejścia, może ktoś zdecyduje się nas tam zawieźć, ale szczerze w to wątpię. Dokładnie. Jest. No jest, no dobrze, ale musimy pan sobie iść, no kogo będzie przejść się? Tak, pójdziemy na plażę, na pewno. Według legendy Archanioł Michał miał się pojawić po zachodniej części wyspy, gdzie obecnie znajduje się wejście do zamku. I od średniego w coś... od wczesnego średniowiecza ściągają tam tłumy pielgrzymów, ludzi wiary, aby poddać się kontemplacji. No, sam bym tam się poddał kontemplacji, a może nawet medytacji. Fajne miejsce. Co prawda jest to moje osobiste spostrzeżenie, ale bardzo mi się podoba to miejsce i uważam, że to miejsce jest bardzo piękne, z naciskiem na uważam, ponieważ wam może nie przypaść do gustu. W każdym razie oceńcie sobie sami. Jest super. Mała wyspa otoczona malowniczym miasteczkiem, zmagana przez fale. Wspominając o wyspie St. Michael's Mount jako miejscu kultu religijnego, nie miałem oczywiście zamiaru urazić czyichś uczuć religijnych. Ja bardzo często odbiegam od stereotypowego myślenia, a szczególnie kiedy poruszam tematy religijne, ponieważ uważam, że możemy rozmawiać na tematy religijne, niezależnie jakiego wyznania jesteś, czy wierzysz, czy nie wierzysz, i nie urażać nikogo, wymieniać poglądy, jak to powinni robić cywilizowani ludzie.
A więc San Michael Mount jeszcze raz. Piękna wyspa, dzieło natury, ale także z dodatkiem piękna ludzkich rąk. Jeszcze raz. Piękna wyspa, dzieło natury, z dodatkiem piękna ludzkich rąk. Przewin, nie wiem, czy tak może być. Chciałem być trochę romantyczny, poetycki, ale okej. Piękna wyspa z pięknym zamkiem zbudowanym przez ludzi. Historia powstania zamku jest naprawdę prosta. Francuski duchowny Bernard Lebern. Słuchajcie, nie znam francuskiego, także proszę nie śmiejcie się, jeżeli ktoś wie, jak się prawidłowo wymienia imię i nazwisko tego pana, to proszę napiszcie. Napiszcie. Okej. A więc francuski duchowny pan Bernard wybudował klasztor na szczycie góry. Z czasem ten klasztor został przekształcony w gotycki zamek, jaki teraz możecie obejrzeć. Wyspa znana jest też z wielu bitew. Była miejscem, była celem wrogich wojsk. Było wiele prób przejęcia terenów tej wyspy. I taką ciekawostkę wam powiem, że wrogie wojska wielokrotnie przebierały swoich żołnierzy za pielgrzymów, aby niczym koń trojański wejść tam do klasztoru, do zamku później i przejąć tereny na siebie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja nie za bardzo się wydzieram teraz do was, bo jest tu tak silny wiatr i tak głośny, że tak naprawdę dopiero później ocenię, czy to się dobrze nagrało. No, teraz już wiem, już montuję ten film. Wyspa jest często odwiedzana, tak, to już mówiłem. Wyspa jest często mylona ze swoim odpowiednikiem francuskim Mont Saint-Michel, tak się chyba wymawia to po francusku, i generalnie jest podobna. Tak na marginesie, Mont Saint-Michel odwiedza rocznie 3 lub nawet 4 miliony osób. Bardziej głowę zwiedzanie miejsc przy wiatrze przekraczającym 70 km na godzinę, chodzenie po grząskim piasku i jednocześnie gadanie do kamery nie jest najłatwiejszym zajęciem, ale czegoś się nie robi dla pasji, co nie? Wow. Po prostu wow. W każdym razie wow. Nie lubimy wiatrów. Okej, dobra, dziwnie to zabrzmiało. No w każdym razie przenieśliśmy się z prędkością światła do innego miejsca. Szukaliśmy spokojnego miejsca. Taka mała, przytulna wioska. Naprawdę lubię takie tematy. Tu jest jeden dom, tu jest drugi dom. Tam jest trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jak czytałem, jest tu około 10-12 domów i to jest cała wioska. Bo w życiu o to chodzi, to jest tak jak w podróży, jest jak w życiu, a może w życiu jak w podróży? Duh. W każdym razie o to chodzi, żeby nie iść skrótami. Z reguły drogi na skróty nie prowadzą do niczego dobrego. No ale i tak kilka kilometrów w górę. Czasem mi się wydawało, że na siłę spróbuję z siebie zrobić podróżnika, ale zdarzało mi się spędzać czas w hotelach all inclusive i powiem wam szczerze mówiąc, że nic nie wywiera na mnie tak pozytywnego wrażenia jak chodzenie nieutartymi ścieżkami, jak spanie w karawanie i konieczność mycia się na misce. No tą miskę to bym wyciął, ale mniejsza z tym, zobaczcie, jesteśmy w tej wiosce tutaj. Dzikiej wiosce, ja to nazywam. Nie potrafię niestety nazwy wymienić tej wioski, ponieważ zalatuje ona celtyckim, połączony z konwalińskim i z angielskim. Patrzcie się, tam na skarpie grupa malarzy. No i powiem wam szczerze mówiąc, gdybym miał duszę artysty, jeśli chodzi o kreślenie na płótnie, to na pewno bym tutaj też siedział razem z nimi. No czyż to nie jest piękne? No ja wiem, że nie jestem teraz obiektywny. Ale czy to nie jest piękne?
Kiedy byłem dzieckiem, to zawsze lubiłem przedzierać się przez takie zarośla. Wyobrażałem sobie, że idę przez dżunglę. Pamiętam, że byłem pod wpływem Indiany Jonesa wtedy i Akademii Pana Kleksa. No dobra, porównanie może nie jest trafne, ale rozumiecie, o co chodzi. Przedzierałem się przez takie dżungle i wyobrażałem sobie, że za chwilę gdzieś z krzaków wyskoczy jakiś tygrys czy inny lew. I powiem wam, że teraz tak samo się czuję. Okej, to zabrzmiało tak, jakbym był nadal dzieckiem. Głaz na mojej drodze. To naprawdę fajny głaz. Szkoda, że na YouTubie nie można przeklinać. Generalnie nie lubię przeklinać, ale w tym momencie chciałbym powiedzieć o... Ten film nie miał być ambitny i nie jest ambitny. To znaczy, chciałem odwrotnie powiedzieć, ten film nie jest ambitny i nie miał być ambitny w zamiarze. No to taki brak reżyserki, brak scenografii. O, popatrzcie sobie. Taka nutka szczęścia z melancholią, może lekkie rozczarowanie tym wiatrem. No miałem o wiecze nie wspominać. Tak, taki ten film jest. A popatrzcie tam, o tam, właśnie tam. Tam popłyniecie do Ameryki. Także tutaj statek przypłynie i możecie tu przyjść i tam do Ameryki popłyniecie. No żart, nie? Powrót do samochodu, powrót do domu z tak pięknego miejsca zawsze nie jest jakby moim głównym celem. Ja tak naprawdę bym chyba mógł się tutaj zatopić w tą przyrodę i w tą atmosferę, w ten krajobraz i stać się jednością. No znowu zaczynam być romantyczny. Jak ja tego nie lubię, a może lubię, sam nie wiem. No w każdym razie z pasją to jest tak, że nawet jak się coś kończy, nawet jak coś musisz skończyć, żeby zrobić coś innego, to masz świadomość, że zrobisz to jeszcze raz, bo to jest twoja pasja. Bądźcie pasjonatami, miejcie jakieś pasje. Ujęcie mógłbym powielać setki albo tysiące razy i zrobić z tego film do medytacji, wstawić jakąś mantryczną muzykę. A zresztą po co wstawiać? Sam szum fali już jest mantryczny. W Korwali, najbardziej wysuniętym na południowy zachód krańcu półwyspu Korwalskiego.